Guten Tag, my friend. W kolejnym odcinku zagrajmy w Blitzkrieg Horyzont w ogniu. I w dzisiejszym odcinku przejdziemy sobie kolejny rozdział, czyli operacja Słonecznik, opis misji, misja z Trypolisy do El Agheila. Typ historyczny, opis misji. Luty 1941 roku. Już kilka dni po tym, jak piasko pustyni dotknęły pierwsze oddziały 5. Dywizji Lekkiej, doszło do spotkania z oddziałami brytyjskimi na drodze między Trypolisem a El Agheila. Rommel szybko zbudował drewniane atrapy czołgu i wsadził je na podwozie zwykłych Volkswagenów i ciągników artyleryjskich. Wszystko miało wskazywać, że w Afryce wylądowała potężna armia pancerna. No, Rommel miał głowę, nie powiem, że nie. Cel misji, zajmij wioskę. Musisz wykonać kolejne zadanie, zanim nadciągną twoje siły główne. Znajdują się w centrum regionu wioska i położone na północ od niej lotnisko pod El Agheilą. Zajęte są przez Brytyjczyków. Zdobądź je. Skorzystaj z dostępnych makiet czołgów Rommela i wygoń przeciwnika z jego pozycji. Jeśli szybko poradzisz się z wrogą piechotą lub czołgami, pozostałe oddziały wroga same się poddadzą. Odpowiednio użyte fałszywe wozy potrafią obniżyć morale wroga. Ale uważaj, twoje maskowanie będzie sprawdzać się dopóki pierwszy z drewnianych czołgów nie spłonie od ognia wroga. Wówczas nie poznaje ci nic poza rozpaczliwym szturmem na jego pozycję. Aha, tak myślałem, że... Tak sobie myślałem, że te makiety, drewniane makiety czołgów będziemy wykorzystywać i najwidoczniej właśnie będziemy je wykorzystywać i to będzie ciężka misja, ponieważ to będzie chyba bez czołgów. No nic. No to widzimy się w bitwie. Okidoki, zapiszmy sobie grę. 7, 6, 3. Czy coś czuję, że ta misja będzie ciężka? To są drewniane? Makiety czołgów? A, to są. Drewniane makiety czołgów. No nieźle. Dobra, tak czy siak, to będzie nam w ogóle niepotrzebne. Lekkie działa pepanc. Musi wykonać kolejne, na pewno będą nam te trzy czołgi potrzebne. No i nasze tutaj piękne wojska. A makiety czołgu będą pod naszą trójeczką. Fajnie by było mieć jakieś zestawy typu jakieś działa samobieżne. No niby tu jest taka otóż misyjka prosta, tak? Tak czy siak, nie ma żadnych bombowców. W sumie zawsze mogę bombowca wysłać na przykład gdzieś tutaj. Chodźcie. Ho, ho. Come on. Jedźmy do przodu bardziej. Tutaj sobie ustawiliśmy już atak. Super. Twój bombowiec został właśnie tutaj zniszczony. Come on, ludziska. Kurde, no bez jaj. Że to będzie takie troszeczkę ciężkie. Dobra, zajęliśmy tę misję. Zdobyć lotnisko jest bardzo ważne ze strategicznego punktu widzenia i szybko może się stać bazą dla naszych sił powietrznych. Zwłaszcza dla nieocenionych sztukasów. Dobra, fajnie, wszystko pięknie. Ale ja na razie potrzebuję to.
To niech podjedzie się tutaj. Dlaczego? Nie możemy atakować tego. Coś mi się tutaj nie podoba. Czy to oni się poddawają? Prawdopodobnie się poddawają. No to są na pierwszy troszeczkę tutaj kawki. Niech to się troszeczkę tutaj reperuje, naprawdę. Proszę was o to. No to są nieźle drewniane makiety czołgów. Tutaj widzimy. O. Oj, uważajcie, tutaj tak, dobrze, tutaj mamy nasze tutaj czołgi. Shit. Niech to atakuje ten czołg. Wy to kurde spierdzielajcie. No nic, trzeba to atakować. Piechotą naszą. Piechota daje radę, szczerze powiedziawszy. Że aż tak daje radę. A reszta idzie mi bardziej do przodu. Kurczę, już tak, wszystkie telefony tutaj dzwonią. Tak, te pierdzielone, kurde, głupie rzeczy się blokują. Ja pierdzielę, idźcie też naprzód. Telefon dzwoni, ale pierdolę ten telefon. Nie będę odbierać, kurwa, tych jebanych telefonów. Dosyć. O, oh, fuck. Jeden czołg mi został, no bez jaj. A, zajebiście. Ten pierdolony czołg nie jedzie. No nic, no musimy jakoś tak zrobić. Czekajcie. No tak. Aha. Czuję, że coś ta misja się tutaj nie powiedzie. Dobra, mam jeszcze tutaj. No, dupa. Come on, dawajcie, dajcie radę. Tutaj żołnierze mi uciekają. Come on, weźcie teraz tutaj, jakoś to zniszczy, no nie wiem, cokolwiek zróbcie. O, jaśni panisz przyjechał. Superancko. Kurwa. Gdzie on jedzie? No przecież to kurde... Nie zniszczymy tego, no dobra, jest, udało się w końcu, za entym, kurde, razem. Normalnie masakra. Super, w końcu się to udało zrobić. I co teraz? Koniec misji, dobra, spoko, misja fajna, ale jak tu mi się zablokował ten czołg, to było naprawdę straszne. Ale dobra, widzimy się teraz w statystykach. Statystyki fatalnie. Taktyka minus 15, zaopatrzenie minus 14, ostrożność minus 15, odwodzenie minus 17. Następna ranga plus 4. No nic. Jakieś tam lekkie działa plot. Zapisujemy sobie gierkę. No i dobra. To będzie koniec odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie fanpage na Facebooku. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!